Macie jeszcze ochotę na strzała? To najróbcie wrzasku! Okay. Szukasz kłopotów, kurwa? To dobrze trafiłeś. Witamy widzów w telewizorni. Jesteśmy w Potoku. Zaraz zacznie się zajebisty koncert. Satan Claus! To jest ta trasa, gdzie Orgaz, Matron z Alkoholiką rozpierdalają ten kraj, grając, oczywiście Orgaz gra Lemiego i Motorhead, Alkoholika, Metallica. Słuchajcie, no, przybywajcie, jeśli jeszcze możecie. I teraz tak, Titus. Dzień dobry, jestem Titi, na co dzień wokalista Orgazmatron i Titus Tommy Gunn. Yeah. Przedstawiać nie trzeba, Titus ma u nas zawsze miejsce do końca świata, jeden dzień dłużej w telewizorni. Właśnie, jak to było ostatnio w wywiadzie z Titus Tommy Gunn? Powiedziałeś, że nie oglądasz żadnej telewizji oprócz telewizorni, to prawda? Mało oglądam w ogóle telewizji i telewizji w ogóle obrazków, gdyż tak mam. Przyznam wam się szczerze, że jedyny kanał, który u mnie idzie na wciąż, to jest Comedy Central i moje dwa ulubione seriale, czyli Przyjaciele i The Big Bang Theory. A potem żona przełącza na TVN i wychodzę. Nie, żebym nie lubił, ale nie, oni, jak wszystkie telewizje, mają głównie złe wiadomości. Już TVP Info to już tam było? Nie, tego nie widziałem od 7 czy 8 lat. Wow. Potrzebowałem podparcia w basie, wiesz? Podparcia w dole. Ten środek, który jest zrobiony, jest bardzo fajny, tylko potrzebuje około 80-100 Hz troszeczkę. Powiedz mi, trasa majowa i teraz tutaj ta jesienna. Czy jeśli chodzi o setlistę, wkładasz jakieś nowe kawałki Motorhead? Odkrywasz, jesteś odkrywcą jakichś nowych numerów? Czy to ta setlista nie różni się zbytnio od tej majowej? Nie, set jest dość podobny. Część rzeczy, znaczy inaczej, no, są zmiany, ale to są pewne takie, powiedzmy, bardzo kosmetyczne, bo jednak ten set jest oparty, tak jak kiedyś mówiłem, na tym, na czym ja się chowałem jako gówniarz i co zrobiło na mnie największe wrażenie, gdyż ja rządzę setlistą w Orgazmatronie. Oczywiście chłopaki mówią, a spróbuję Going to Brazil, dobra, weźmiemy to na warsztat, albo ktoś zaproponował Cats Trash Fever, też jest zgrywane. Teraz będziemy podchodzili do Don't Touch, który motor zrobiło z Gear School. Tylko muszę mieć dwie wokalistki na scenie, może będę miał. Także są pewne zmiany kosmetyczne, ale ta cała baza, jakby dla mnie osobiście, która robi mi sens wychodzenia na scenę i oddawania hołdu Lemiemu, opiera się między 79 a 80 którymś tam, nie? I tu pewne rzeczy są stałe. Mhm. Gracie Heroes, byłego, który Lemmy skoverował świetnie. Tak się zastanawiam, bo Lemmy również miał fajne punkowe swoje rzeczy. Grał Ramones na przykład, tak. Guts of the Queen. Czy nie kocicie, żeby też pójść tą stronę punkowej twarzy Lemmy'ego? Musiałbym to przemyśleć. Nie wiem, czy mnie korci, czy nie. Ja to wszystko opieram na pasji, jaką kiedyś to na mnie oddziaływało. Guts of the Queen jest zgrabnym numerem, chociaż zdecydowanie wolę Anarchy in the UK. I to robiłem swego czasu, to tu, to tam. Jeśli pytasz o punkowe rzeczy, to zdecydowanie Dead Kennedys, które kiedyś zrobiłem z Paravino. Dziękuję para za współpracę, byłeś tu ostatnio, nie wiem, czy wpadniesz dzisiaj. I tu robiłem Kennedysów, których się, powiedzmy, jak czuję, najnaturalniej, jeśli chodzi, powiedzmy, o punkową twórczość. Dobra, teraz jesteśmy przy strefie winylowej. Powiedziałeś ostatnio w wywiadzie, że ta płyta Drinkers of the Humanity Tricks jakaś za bardzo niedoceniona, co? A twoja jedna z ulubionych. Tak, przez wiele lat był to mój ulubiony album. Nie wiem dlaczego. Powiem ci tak, że u mnie przecież podejście do albumów nie pochodzi też tylko i wyłącznie od jego zawartości, od jego riffu, od czy numerów. Ja bardzo pewnie część
cenię albumy, które nagrałem, od klimatu, w jakim powstawały, od czasu, w jakim byłem, o tym, jak mi się nad nimi, nie lubię tego słowa, pracowało, w rock'n'rollu nie ma pracy, jak się działało, jacy byli ludzie, jakie były okoliczności, nie? I to na przykład, och, to przy tym albumie to ale było świetnie, nie? Na przykład, a tego, myśmy to nagrali, bo nie pamiętam, to też tak bywa, nie? Więc to u mnie albumy idą bardziej tym, jak się czułem w tym momencie, a nie od ich zawartości. Aha. Powiedziałeś, że Airway Rebel to miał być Kill 'Em All, a pamiętasz, co miało być z tego? Miało wyjść? Tak, z popcornem żeśmy siedzieli, byli, zagrajmy coś jak najbardziej klasycznie. Cofnijmy się do 72, 3. Cofnijmy się do tych rzeczy, które myśmy jako zupełne dzieciaki słuchali. Oczywiście w 73 niczego nie słuchaliśmy, ale 73 to pierwszy album Kissów na przykład, zdaje się, albo 74. 74 to pierwszy album AC/DC, które tak wychodziły. I my mając już po 13-14 lat, czyli na przykład w 80-82, to płyty już miały parę lat, ale myśmy od nich zaczynali jakby. I to w nas grało, te pierwsze rzeczy. Ja podświadomie czasami łapię się, grając pewne basy, czy nagrywając ukulele, że przecież to jest Diesel and the Dust UFO. No tak, ten dom padł i takie rzeczy, nie? I nagle mi to wyłazi. Coś, co 35-40 lat temu siedziało we mnie, osłuchałem tego, siedziało tam głęboko zakopane i tak dalej. I tak właśnie na tej bazie powstawało Dirty Money, Dirty Tricks. Dajmy tyle tej okładki. To oddaj atmosferę tego, co się wtedy działo. To nie jest ustawka, tak było, nie? To była zaplanowana sesja zdjęciowa w Leśniczówce, w klubie Leśniczówka w Chorzowie. Byłem tam 2 miesiące temu i nic się nie zmieniło. Tak, tutaj nie widać takiego starego hipista, zaćpanego, pijanego, który leży dokładnie w tym miejscu. Został wycięty z kadrów, tak? Ale on tu leży, on tu jest. Nie wiem, czy żyje, bo to było dość dawno. On nie wyglądał na kogoś, kto będzie żył długo. Także tak, tak wyglądały te czasy dokładnie. To wtedy się rozpędzaliśmy dopiero. Co byś powiedział temu Tytusowi? To miałeś 19 lat, 20? Co byś wtedy powiedział takiemu gówniarzowi? 23, 23. Co bym powiedział? Miałeś dobry pomysł. A wiesz, co by powiedział Mustaine? Odpuść sobie. Pamiętasz Upadek zachodniej cywilizacji, część druga lata metalu, ten film Penelope Spheeris? Jak się pyta Mustaine, co byś poradził młodym zespołom? A Mustaine, don't. Odpuśćcie sobie. Jasne, dobra, to idziemy dalej. Fizik, to mam fizik. One way. Sporo osób się pyta. Gdyby tak Fishdick Twilight powstał, nie? Co byś dał na tego trzeciego Fishdicka? A nie zrobiliśmy? A co, jest trzeci Fishdick już? Aha, no, jest. Dwój, tak? Gdzie? Drugi jest. Trzeciego nie ma. Jest drugi. No. Fishdick Twilight, Dick is Rising Again. I 2 lata temu wyszedł Fishdick Twilight, gdzie covery nasze, my jesteśmy coverowani. My jesteśmy coverowani, tak, to inna sytuacja była troszeczkę. Tak. No właśnie. Ale jakbyśmy my teraz zagrali Fizika trzeciego, nie mam bladego pojęcia, co by się na nim znalazło, oprócz tego, że umocnilibyśmy swoją pozycję jako zespołu stricte coverowego. A co, może Sinatra, Presley by zagrał tak, co? Presleya i tak zagrał, bo Trouble Elvisa jest absolutnym elementarzem i każdy zespół powinien grać Trouble. Chociażby ze względu na tekst. You looking for trouble? You came in the right place. Szukasz kłopotów, kurwa? To dobrze trafiłeś. Tak się zaczyna Trouble. I to wiele mówi. Ta płyta pokazuje dlatego, bo jest to świetne wydanie w ogóle. Stalowy wersetów, tak. Tak, jest super wydanie. Winyl jest pomarańczowy z tego, co pamiętam. Tak, jest fajny winylek, także polecamy. Jeśli ktoś nie ma, to niech sobie kupi. Dlaczego ta płyta? Bo to jest płyta, jedyna płyta z Olasem, nie? Tak, to jest jedyna płyta z Olem. Nagrana już po tym, jak Olo grał u nas chyba 3 albo 4 rok. Myśmy wtedy się dojrzeli do tego, że już ten skład jest na tyle zwarty muzycznie, towarzysko i kierunkowo, że właściwie możemy już zacząć siadać i tworzyć.
że Olo już wszedł na tyle w nas, we mnie, w popcorna i tak dalej, świetny kumpel poza tym, że jest gotowy i będzie wiedział, co robić. No i tak to właśnie. Olo się pojawił na miejsce Lipy, czy to wcześniej troszkę się pojawił? W ogóle w orbicie AC Drinkers? On się pojawił na miejscu Lipy, który po którymś koncercie w Gdyni w klubie Pokład stwierdził, że ma dosyć. Wcale mu się nie dziwię, sam miał dosyć. Ja bym grał ze sobą. A myśmy przelatywali następny koncert do Wrocławia już bez Lipy, graliśmy w trio wtedy, pamiętam. I wracając z koncertu, już też w trio, ślimak kadrowy Acid, mówi, już mam kandydata, już mam kogoś, który będzie idealnie do nas pasował. No. Kiedy Olas odszedł, to był ostatni koncert na trasie Versus Steel? To był ostatni koncert w Krakowie, tak? Tak, to był w Krakowie ostatni koncert. Ukończyliśmy się, schodziliśmy i słyszę Ola za sobą i tu nie ściemniam. Olo mówi, no, teraz mogę umrzeć. I umarł. Właśnie, smutna historia. Słuchajcie tego albumu w hołdzie dla Olasa. Dlatego nigdy nie mówię, teraz mogę umrzeć. Tomek, a pamiętasz w ogóle ten felerny dzień, kiedy dowiedziałeś się o Olu? Bo wspominajmy go, w tym roku mija, 30 listopada minęło 14 lat, kawał czasu, jakby po prostu jakby było wczoraj. Pamiętam ten dzień. Pamiętam, mnie złapał telefonem menedżer, bo jechałem z Popcornem, wracaliśmy osobno, dość dobrze za Wrocławiem. Lecieliśmy właśnie z Krakowa do Wielkopolski, gdzieś za Wrocławiem, dopadł telefonem i tak dalej. No musieliśmy zjechać na chwilę, żeby ochłonąć. Ale tak, pamiętam, było słonecznie. On był niesamowicie towarzyski. On pomieszkiwał u mnie i nie miałem z nim żadnych problemów. Fajna inteligencja, dobra riposta, szybkie kumanie, bezproblemowy. Taki friend, który może właściwie od pierwszego spotkania będzie spokojnie iść na piwo i wszystko się będzie zgadzać. To jak słuchałem was z Olem, no mówię, jak Olo odszedł, to mówię, już ten, mówię, ten AC Drinkers już nie będzie taki sam, bo ten Olo miał taką prawą rękę, jak według ciebie. No. Tak, Olo grał mocno, grał głośno i grał na mocnym, dużym przesterze, który on stawiał taką ścianę dźwięku. Jankiel, który grał potem z nami, grał zdecydowanie inaczej. Powiem ci, że tak ode mnie, jako tego, który stoi na środku, większy porządek na scenie był, jak był Jankiel. Miał chyba troszeczkę inną prawą rękę, inaczej się kręcił, a ze strony Ola zawsze potężna fala dźwięku szła. Nie? Tam na 2008 roku Woodstock, jak żeście grali, Olo wyszedł i mówi, to jest, kocham ten dźwięk, kocham ten zapach, to jest jak napalm o poranku, blues beat down. Tak, sam zresztą pisał ten tekst do tego numeru, bo zawsze mówiłem, że chcesz śpiewać na płycie? Napisz sobie własny tekst. Okej. Okay. To był troszeczkę odklejony numer, zauważcie, na albumie Stalowe Wersety, bo cały był ostry, mocny, konkretny trash, a tu nagle, wiesz, taki bluesowy rytm, ale on się ten numer fajnie wpasował i zagościł w naszej setliście na stałe, na wiele lat. Nie? Kolejni, którzy próbowali zająć moje miejsce, jego miejsce po mojej lewej, też musieli się z tym zmierzyć. A powiedz, jak teraz w tym momencie Hubert Więcek grał z wami? Za Popcorna, tak? Tak, Popcorn któregoś dnia musiał sobie odpuścić, stwierdził, że musi sobie odpuścić. Hubert, czyli bardzo konkretny facet. Bardzo ciekawa prawa i lewa ręka, troszeczkę inaczej grająca niż na przykład Popcorn. Bardziej tak, nie umiem się tego nazwać. Oczywiście wszystko się działo ładnie. Bardzo ciekawy gitarzysta, bardzo dobry friend, muzyka, nie? Ja sobie mówię, że nie jestem muzykiem, a jestem basistą rockowym. Błyskawicie doszliśmy do porozumienia. No i było dobrze. Tęsknię za Hubem, dawno go nie widziałem. No, ostatnio z Hubertem robiliśmy właśnie wywiad. Pozdrawiamy, Hubert. Oh yeah, Hub, keep rocking.
Tomek, moje pytanie takie na tej trasie, kurwa, czemu ty jesteś na biało? Zawsze na czarno. A coś mi odwaliło, wiesz? Mi ostatnio odwala, kurde, o, jakoś o tego. No, Kuby Wojewódzkiego kiedyś powiedziałeś, Kuba się zapytał, czemu ten, albo gdzieś o Wiśniewskim coś tam, że on nosi białe skóry, ty czarne, a tu nagle białe. Muszę zobaczyć, co pan Wiśniewski nosi teraz, może nosi czarne na odwrót. Odziewam się na biało, bo ostatnio mi to odpowiada po prostu. Może by było za dużo czarnego. A kto wie, że pojutrze znowu nie wyjdę na czarno. Jestem w kolorach, jestem nieobliczalny. Używam wszystkich, czarnego i białego. Czy przyjdzie kolor na przykład na różowy, cały różowy? Nie, na różowy nie. Czapkę już masz. Czapkę już mam, ale z tego czasu miałem cały czerwony komplet, z czerwonej skóry, ale no nie, nie, dobra. Zgadał ślepy o kolorach. Titus, no, Acid nie gra, nie? A spotykasz się z Popcornem, ze Ślimakiem, gadacie sobie, no, na browarkę sobie skoczycie czasami? Jak to jest? To jest ciekawe pytanie, bo ciekawa jest sytuacja, że Acid nie grają od 2 lat i zdaje się 2 miesięcy i od tego czasu nie widziałem ani Ślimaka, ani Dzwonka, a z Popcornem podobno raz się widziałem, ale to musielibyście zapytać świadków, bo ja sobie nie przypominam. Aha. Mówiłeś też, że jednym z twoich ulubionych albumów jest Peep Show, wasz, póki co ostatni album. A czy po tej sesji Peep Show zostały jakieś kawałki, które mogłyby się znaleźć na nowej płycie Acid w przyszłości, czy nie, nie było czegoś takiego? Nie, a w ogóle nie ma czegoś takiego jak odrzut sesji Acid. Album jest zakomponowany od początku do końca i nad tym właśnie siedzimy. Nie siedzimy, ja w każdym razie nie mam takiego podejścia, że robię 14 numerów i powiem, te 4 to jest syf. W każdy staram się włożyć na tyle jakby siebie i ten, że jak już on jest zagrany i skończony, to jestem go pewien, żeby się znalazł na albumie. Oczywiście nie muszę mieć racji. Mogę nagrać chłam i tak dalej, ale w danym momencie będzie mi się wydawało, że to jest warte zarejestrowania i tak dalej, więc nie ma odrzutów sesji z Acid w ogóle. Dlaczego lubię Peep Show? Bo jest bardzo zwarty i wyszedł spod jednej ręki. Cały Peep Show, oprócz chyba jednego numeru, wyszedł spod ręki Popcorna. Jankiela nie było na żadnej próbie do Peep Show. Był zajęty jakimiś swoimi sprawami. Także próby do pipsu odbywały się w trio. Popcorn, Ślimak i ja. Teraz po latach mogę powiedzieć, że nie ukrywałem tego. Znaczy, że w ogóle nie zostały nagrane jakieś w ogóle nowe kawałki po Peep Show. Nie było w ogóle żadnych, nie wiem, jakiejś zajawki, jakiegoś demo, nic kompletnie, myślę o nowym albumie. Nie, nic takiego nie było, nic takiego nie było. Wracając do twojego poprzedniego pytania, w zespole nie było konfliktów, co było ciekawe, żadnych. Nie było żarcia się, ani o kwestie muzyczne, ani finansowe, nie warto wspominać w ogóle. Ja po prostu i Popcorn stwierdziliśmy, że musimy z tego układu na troszeczkę wyjść i odpocząć z układu pod nazwą Acid Drinkers, bo inaczej się pozabijamy inaczej niż między sobą. A wszyscy są, nie ma konfliktu w zespole, tylko mówię ja i Popcorn mówię, nie, czas odpocząć. 31 lat pod tym szyldem, czas odpocząć. Prawdopodobnie wrócimy kiedyś, ale musi nam się wszystkim zachcieć i to porządnie. Kuszenie kasą już było. Ale jak wiadomo, ja raczej dla pieniędzy nie umiem spiąć dupy. Grasz sobie nie tylko Orgaz, ale ostatnio u nas wywiad z Titus Tommy Gunn. Powiedz mi, bo Igiego wziąłeś z Anti-Tank, a w Anti-Tank grał też twój syn, Max. Czy nie kusiło cię, że na 2 basy zagrać sobie w Tommy Gunn teraz? Nie kusiło mnie granie na 2 basy nigdy i z nikim. No, a, nie. Co porabia teraz? Grasz w jakiejś kapeli twój synek? Mój starszy syn? No. Pracował jako technik sceny ostatnio, przy dużych niemieckich koncertach. A młodszy do muzyki lgnie, czy nie? Młodszy w ogóle jest muzykiem, bo ja i mój starszy syn Max jest basistami, a Iggy, mój syn młodszy, jest pianistą wykształconym, wiesz, także wiesz. Dla niego bas i 4 struny to w porównaniu do, wiesz, klawiatury 7-oktawowej, to jest prosta rzecz. Nie? Listen, sister!
powiedziałeś w wywiadzie, że gdybyś spotkał Lemiego, to byście się pozabijali. Tak powiedziałeś, ale jestem ciekaw, mówiłeś o tym, że miałeś raz... Tak, powiedziałem. Ale chyba z miłości. No tylko z zachwytu. Powiedziałeś, że grałeś raz z Motorhead, nie odważyłeś się podejść do Lemiego. Ale gdybyś tak się odważył, gdybyś się tak odważył, co byś mi powiedział, jakieś pierwsze słowo, nie wiem, no, poszedłbyś się na whisky na pewno, to na bank, ale... Co byś powiedział Lemiego? No, co byś powiedział Lemiego? Mosz Ćmika. A zagrać z Lemim? Chciałbyś? Kiedykolwiek? No, ja... To jest ciekawe pytanie, wiesz, bo czy chciałbym zagrać z Lemim? No zagrać to nie, bo on by grał. Czy bym chciał zaśpiewać? Nie wiem, bo nie mam dla tego pojęcia. Pewnych rzeczy się nie robi. Pewnych rzeczy, tak ktoś powiedział o literaturze, że pewnych książek nie czyta się bezkarnie. Także pewnych rzeczy trzeba wiedzieć, co może stać się potem, myśleć w przód. Bo jeśli załóżmy czysto, absolutnie teoretycznie, udałoby się wyjść z Lemim na scenę, zagrać 2-3 numery i tak dalej, to nie wiem, co by się stało potem. Mogłoby się wydać tak, że dla mnie byłby to taki high top, że potem właściwie już nie mam tu nic do roboty. Do widzenia Państwu. Na przykład. Nie? Tomek, dzisiaj gracie w Potoku w Warszawie. Jak w ogóle oceniasz takie koncerty małe, klubowe? Czy jest lepsze niż jakieś plenery? Bardziej kontakt jest z człowiekiem, tak? Tutaj. Zdecydowanie ten kontakt z publiką ja sobie bardzo wysoko cenię, bo mogę sobie na przykład jakieś słowo zamienić pod sceną, nie? A koncerty duże czy koncerty małe nie różnią się od siebie, bo właściwie wykonujesz te same ruchy, tak? I te lubię. Ja nie mam rozróżnienia, że wolę grać plenery w maju czy w czerwcu, a nie lubię grać klubów w grudniu. Nie, lubię i to, i to. Powiedz, jak oceniasz tą grupę całą metalową poznańską? Bo ona jest taką silną, mocną grupą w Polsce, nie? Flapjack, ICG, no inni. No, Turbo, Wilczy Pająk. Tak, z Poznania wyszło parę fajnych składów grających ciężkiego rocka. To, co odróżniało ich od innych, tak mi się wydaje, tego to taka fachowość w tym wszystkim, jeśli chodzi o granie. Tak jakby to był troszeczkę, nie umiem ci tego nazwać, nie umiem tego ująć słowa. Poznańskie składy troszeczkę inaczej podchodziły chyba do samego grania, wiesz, i tak dalej. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej. Nie mam pojęcia, ale na pewno inaczej niż reszta kraju. Pod ostatnim naszym wywiadem z Titus Tomigan pojawiło się dużo takich, no trochę hejtu i takich innych głupich komentarzy. Powiedz, jak radzisz sobie w tych czasach z takim z hejtem? W ogóle takie rzeczy komentarze na swój temat? Nie. A odpowiadasz jakoś ripostę? Ja pamiętam, jak byłem mały, to były gazety i tam nie było komentarzy. Tak samo robię teraz. Coś przeczytam, ale komentarzy nie czytam. Czasami, owszem, komentuję coś na Facebooku, ale zawsze interesuje mnie tylko się poczucie humoru. Komentarzy na swój temat nie czytam. Nie czytałem i potem nie będę czytał, bo jak zaczynałem, to nie było komentarzy i z tym żyłem bez komentarzy i nadal mogę żyć bez komentarzy. Wali mnie to. Wiesz, co jest naczelną zasadą tego, co ja robię? Mam się dobrze bawić. Oh yeah? Yeah! 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 Szpal zrobił wam oh yeah, szpal zrobił oh yeah. Oh yeah! Yeah! Ciekawe, czy się odma lepsze oh yeah, czy jak. Najlepiej to sprawdzić pokazując flachę. To robi? Drodzy widzowie telewizorni, bracia i siostry w rock'n'rollu. I to teraz ta niespodzianka, o której pisaliśmy, bębliliśmy od jakiegoś czasu i teraz to się spełni. Chcieliśmy świeżej krwi w telewizorni, chcieliśmy, żeby byli nowi ludzie, żeby ekipa telewizorni się rozrastała. No i mamy to, marzenie się spełniło. Więc krótko, żeby nie przedłużać. Awe szatany.
Do ekipy dołącza wokalistka o diabelskiej duszy, o duszy wiedźmy, która gada sobie czasami z diabłem. Dobrze jej to wychodzi. Autorka tekstów, kompozytorka. Myślę, że trochę zrobi niezłego dymu u nas w telewizorni, nie tylko. Titusa bierzemy za świadka tego wydarzenia, bo chyba lepszego wywiadu nie moglibyśmy się znaleźć, żeby ta chwila nastąpiła. Więc panie i panowie, ladies and gentlemen, przed wami Magdalena Megan Jaworska. Magda, zapraszam. Zmieścisz się, chodź. Co ty, Megan? Tak, to ja. A to tutaj? To tutaj. Cześć! W końcu idola widzę. Chcę by się zmieścić. O, a my jesteśmy friends na Facebooku, nie? No przecież. No. To ja śpiewałam przecież Happy Birthday. No ta. W końcu. Jezu, w końcu. Dawaj, Megan, dajesz. Daję. Ja w ogóle wiesz... Ja wiem, co to jest. That's my girl. No tak, that's my idol. No, dobrze. Ja tu kobiecy pierwiastek tytuł wprowadzam. Okej. Okay. Więc mam kilka pytań związanych z kobietami. Czy, gdyby była możliwość zagrania z gitarzystką, która mogłaby być w twoim zespole klasy Nina Strauss, zgodziłbyś się? Słuchaj, zgodzić bym się mógł. Ale co by dalej z tego wyszło, to nie wiem. Wiesz co, bo zagrać można z każdym, ale czy pojawi się chemia potem i tak dalej, to już jest zupełnie inna sprawa. Niektóre będę wytrzymywał z sobą latami. A czasami po prostu jest, grasz i patrzycie się na siebie i chyba nie ma w tym tym. Ale damy dają radę w rock'n'rollu, jak najbardziej dają radę. No ja znam tylko z tych starych składów to Gerską, nie? No tak. Dokładnie. By co, bardziej niż umiejętności by się dla mnie liczyło, czy jest ta chemia, nie? Okay. No, bo na tym polega rock'n'roll. Rock'n'roll czy metal, czyli to wszystko jest jednak pomysłem ludzi, nie muzyków. Wyszedł on z proletariatu brytyjskiego, załóżmy, czy amerykańskiego trochę, nie? A tam nie było mowy o wirtuozerii na początku, nie? I tak dalej. Więc bardziej niż umiejętności zawsze się liczy dla mnie ta chemia, czy ja mam z kimś na scenie. Dokładnie. Też jestem tego zdania. A powiedz mi, jest jakaś wokalistka rockowa, którą podziwiasz albo która cię inspiruje? Nie mówię, że koniecznie polska scena. Tak, nawet zagraniczna. Ciężko mi powiedzieć teraz. Okay. Autentycznie ciężko mi powiedzieć. Na pewno jest i na pewno były, ale tak na szybko, kurde, musiałbym sobie potem przelecieć katalog i zobaczyć. Dobra. Na szybko ci nie powiem. To wrócimy kiedyś do tego po prostu pytania. Dobra, to jedziemy dalej. Twój ideał kobiety? O kurde, ależ teraz nie ma czegoś takiego jak ideał. Nie wiem. Nie mam dla tego pojęcia. Dobra, okej. O ideał kobiety. No, ale taki wiesz, twój, no. To uroda tu ma drugorzędne znaczenie. No. Też cały czas mówię o tej chemii, nie? Mm-hmm. No właśnie. Także, no... Nie wiem, nie umiem ci odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, ideał kobiety. Wrócimy do tematu innym razem, dobra. Okej, okay. A jest ktoś, no znowu z tych kobiet, dobra, z kim chciałbyś zaśpiewać w duecie? Miałem przyjemność śpiewać z wieloma paniami. O. Z którą bym chciał? Też nie wiem ci powiedzieć, bo to jest taki szeroki wachlarz, że musiałbym wywalić 30 nazwisk. Mogę ci powiedzieć, z kim takie naprawdę dobrą czułem chemię na scenie, to z Kaśką Nosowską. Jak robiliśmy Candy, Iggy Popa i Kate Pearson. Czyli Kate Nosowska i Titi. Robiliśmy to dwa razy na męskim graniu, w Poznaniu i w Żywcu, i ta wersja Żywca naprawdę miała w sobie chemię i klimat. Nie? Ja to pamiętam. Świetnie robi, świetnie mi się śpiewa. No to ostatnie pytanie o tych kobietach, już się nie będę męczyć. Jest coś, co cię denerwuje? W kobietach? Tak. Nie. Nie ma czegoś takiego, co mnie akurat w tej płci drażni czy denerwuje, nie. Podobne rzeczy mogą mnie drażnić u mężczyzn, jak i u kobiet na przykład, nie. Czyli brak wyobraźni i fantazji, załóżmy. Dobra, to ostatnie pytanie ode mnie. Bo ostatnio oglądałam sobie Kubę Wojewódzkiego. Pamiętasz, jak byłeś? Ja kocham ten wywiad. Ja go oglądam non-stop. I kiedyś tam padło takie pytanie,
A propos ślubu, do którego ja też się przygotowuję, kiedyś tak sobie myślałam, a po co mi ten papierek? I ty też kiedyś coś takiego powiedziałeś. Tak. I powiedz mi, co się zmieniło? To ja przykład ciebie wezmę. Co się zmieniło po ślubie? No. Nic się nie zmieniło. A co sprawiło, że chciałeś jednak? Małżonka chciała. Czyli tak samo jak u mnie. Ja też chcę. No dobrze, jak chcesz, to dlatego... bardzo, wiesz, czego chcesz przynajmniej. No, ona dokładnie, wiedziała, prawda? Czego chciała, no. I prowadziła do tego. No i super. Mi to u sobie nic nie zmieniło, noszę tylko felgę, aha, chyba gdzieś tu i już. No. No i jest dobrze. Tak samo miło, sympatycznie. No i świetnie, no to jest świetnie. Jest. Cieszę się, że nic się nie zmieniło, to ważne. Tak, bo jakby się miało zmienić, ono zmieniło się na lepsze. O, może. Chyba się zmieniło na lepsze, ale to nie zmieniło się od razu, no, po podpisaniu papierka. To, wiesz, rośnie, kumuluje się i kiedy porównujesz poziom, na przykład z okresu tuż przed, aha, tym ewentualnym ślubem, a teraz, to wydaje mi się, że wyszło na lepsze. Miło słyszeć. Zależy, na kogo trafisz, no, bo ja mam takie wsparcie, kurka wodne, że przy tym chiński mur to jest chuj. No to co? Ty, no super. Tym akcentem. Tak. Tak. Kończymy wywiad. Dokładnie. Dzięki za idziemy rozmowę. Oglądać koncert. Tak i wam jest. Też i radzimy. Na, tak. Oddać się Flemiemu. Oh dokładnie. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Hit the road, Jack. Come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Won't you come back no more? What you say? Hit the road, Jack. Won't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Won't you come back no more? Dzięki. Czy to była oksawa czysta? Nie masz, to zaśpiewałaś z Tytusem. Ekstra. Dzięki wielkie.